Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. Tematem dzisiejszego odcinka będzie spadochroniarstwo, tudzież temat skoczków spadochronowych. Także Flight Gear to nie tylko samoloty, to też wiele innych modeli opartych o opływ powietrza. Czy to helikoptery, czy to statki kosmiczne też, czy właśnie skoczki spadochronowe. I tutaj na stronach Flight Gear możemy znaleźć pewien artykuł, jak to doszło do tego, że właśnie we Flight Gear mamy możliwość właśnie symulowania po prostu skoczka spadochronowego. Tak, mam tu artykuł Skydiving Visualization. No i tu ogólnie, kto chce, może to sobie po angielsku doczytać dokładnie. Ja tak troszkę to omówię po łebkach. Ogólnie pewna firma, tu jest jej nazwa. Nie wiem dokładnie, jak to się wymawia, czy Crier, to jest po włosku. Nazwa jest jakby włoska, ale firma jest amerykańska. Ona po prostu dostała fundusze od Armii Stanów Zjednoczonych, żeby stworzyć model dynamiki opływu powietrza po prostu człowieka spadającego swobodnie w powietrzu, czyli po prostu skoczka spadochronowego. No, widocznie armia potrzebowała taką symulację. No i ogólnie firma wzięła się za to. Tutaj powstał odpowiedni obliczeniowy model dynamiki, który tutaj mamy jego nazwę ANSYS Fluent. Możemy sobie wejść na stronę tego tutaj. Nie wiem, czy to firma, czy narzędzie, i sobie właśnie zobaczyć, czym się oni zajmują, a właśnie się zajmują wszelkimi tutaj symulacjami opływu powietrza różnych tutaj, nie wiem, kolarzy, czy samolotów, samochodów i tak dalej. No i tutaj oczywiście było to olbrzymie wyzwanie, dlatego że taki człowiek, który sobie spada swobodnie, ma różne konfiguracje. To jest to mniej więcej opisane, że to są właśnie różne pozycje można przyjmować w powietrzu, tak? Inaczej różnie rozkładać ręce, nogi. Można też mieć różne konfiguracje typu plecak z przodu, plecak z tyłu. Różne wyposażenie tego skoczka może być. To i tu mamy na przykład taką informację, że takie na przykład jakieś dwa scenariusze, czyli właśnie z plecakiem i bez plecaka, mogłyby zająć 25 tysięcy godzin jednemu CPU. CPU jednemu, czyli w sensie jednemu procesorowi, jednemu rdzeniowi procesora. No i tu mam, że jest to mniej więcej 2 lata obliczeń właśnie dla jednego procesora. Także było to spore wyzwanie, więc potrzebowano takiego modelu, żeby to właśnie po prostu móc na bieżąco zawsze analizować taki opływ powietrza. Tak, też mamy parę zdań o tym, że właśnie też porównano wyniki później z realnym tunelem aerodynamicznym, właśnie z wynikami z realnego tunelu aerodynamicznego, tak, i jednocześnie też poprawiając tą dynamikę lotu komputerową. Tutaj mamy parę wzorów, jak to właśnie obliczono i tak dalej. Tu jeszcze mamy właśnie informację, że ta firma zaprosiła twórcę, czy też fundatora właśnie JSBC. Tym człowiekiem był John Bernd i no on właśnie tak jest fundatorem JSBC, a jest to model lotu, który jest właśnie też wykorzystywany we Flight Gear. Jeden z lepszych modeli lotu obecnie używany we Flight Gear. No i właśnie ta firma zaprosiła tego Johna, żeby tutaj pomógł zaimplementować całą tą dynamikę lotów opływu powietrza skoczka spadochronowego do właśnie modelu lotu JSBC. No i tak też się stało. No i tu właśnie mamy zestaw narzędzi, jaki został użyty do stworzenia całej tej dynamiki lotu, jak to się stało, że to wylądowało we Flight Gear. Tak, mamy tu jakiś model po prostu trójwymiarowy jakiegoś człowieczka, który ma właśnie wszelkie elementy, że tak powiem, ruszalne. Można tutaj zmieniać pozycję rąk, nóg, też skręcać biodra. Wrzucono to do tego programu ANSYS, który właśnie wylicza dynamikę opływu powietrza jako program komputerowy. Zrobiono też tutaj próby w rzeczywistym tunelu aerodynamicznym i tak poprawiono dzięki temu ten cały model komputerowy. No i na końcu zaimplementowano to wszystko do JSBC, a tym samym mamy to we Flight Gear, jako że Flight Gear oczywiście używa JSBC, tak jak już mówiłem wcześniej. Tu mamy też ciekawe zdanie, że właśnie taka fizyka modelu skoczka spadochronowego jest o rząd wielkości bardziej skomplikowana niż typowy model dla samolotu. Także tutaj widać no jakby dużo większą złożoność obliczeniową do takiego skoczka spadochronowego, co ciekawe. I tu też mamy tą informację właśnie, że cały ten model trójwymiarowy tego spadochroniarza, tego skoczka, może przyjmować właśnie różne pozycje, różne tak, pozy, nie jak to dokładnie nazwać. W każdym bądź razie tu mamy parę wyszczególnionych.
Podstawowa to jest tak zwany box, czy też boxman to się nazywa, czyli właśnie taka pozycja neutralna, która minimalizuje obracanie się takiego człowieka w półwietrzu, czy też przesuwanie się jakikolwiek. To jest właśnie taka stabilna pozycja i ona też jest możliwa do ustawienia właśnie we flight gear, co sobie później zobaczymy. Mamy też coś takiego jak pozycja do przesuwania się w lewo, czy to w prawą stronę. Dalej mamy coś takiego jak anterior translation. Translation to jest przesunięcie, a anterior to jest przedni, czyli takie przesunięcie do przodu. Dalej mamy posterior translation, to jest z kolei przesunięcie, ale do tyłu. Tu mamy dalej coś takiego jak left and right dorsoventral. Dorsoventral to jest taki, jak to przetłumaczyć, grzbietowo brzuszny, coś takiego. No i tutaj mamy informację, że ta postawa powoduje tak możliwość obracania się w lewo czy to w prawo, tak, czyli jest to yaw, czyli odchylenie w lewo czy to w prawo, czyli można też mówiąc jakby językiem samolotowym, że jest to odchylenie jakby sterem kierunku. Dalej mamy postawę właśnie tą dorsal, która jest jakby postawą stawiającą największy opór, dzięki czemu spadamy wolniej. I mamy ventral, czyli tą postawę brzuszną. No jest to taka postawa kompresowana, która powoduje, że człowiek spadający stawia mniejszy opór powietrza i przez to po prostu przyspieszamy, tak? Możemy spadać szybciej. No i tutaj, jak możemy też przeczytać, takie różne właśnie postawy powodują, że możemy sterować naszym skoczkiem za pomocą joysticka, tak jakbyśmy lecieli, no bardziej spadali jakimś samolotem, no ale daje nam to możliwość pewnego sterowania takim skoczkiem. I to też właśnie sobie zobaczymy. No i kolejna rzecz to jest wizualizacja tego pływu powietrza i też mamy tutaj termikę, także tak wytwarzane ciepło, ogrzewanie się tego powietrza. I to rzeczywiście możemy sobie włączyć też we flight gear. Możemy sobie zobaczyć, jak opływa powietrze naszego skoczka. Niestety nie jest to czasu rzeczywistego, to jest po prostu taka na sztywno wrzucona, można powiedzieć, atrapa. Takich te linie, te opływające powietrza są po prostu statyczne. A szkoda. No i mamy jeszcze coś takiego jak dym i markery dla trajektorii. To też jest fajna opcja, bo na przykład za pomocą dymu możemy zobaczyć, w którą stronę wieje wiatr, czyli w którą stronę może nas spychać i trajektoria pokazuje nam jakby naszą rzeczywistą pozycję lotu. To też możemy sobie włączyć. No i tutaj jest informacja, jak to zainstalować, ale to już jest troszkę mniej aktualne, jako że ten sam artykuł jest już dosyć stary, to jest rok 2012, więc teraz po prostu tego skoczka możemy sobie zainstalować z hangaru we Flight Gear. I to też sobie zrobimy. Ale tutaj jeszcze najpierw wam jeszcze pokażę jedną stronę, to jest strona z wiki Flight Geara, gdzie mamy właśnie jakby opis tego skoczka spadochronowego, parachutist. Tu też mamy tą historię z tą firmą i ten US Army i tak dalej. Tu mamy informację, że mamy trzy warianty tego skoczka i tak rzeczywiście jest. Mamy skróty klawiszowe, co też jest pomocne. Mamy F1 do pokazania konfiguracji, mamy F2 do właśnie manipulowania pozycją naszego człowieczka, który będzie spadał. Shift D to mamy rozłożenie spadochronu, ale niestety to jest tylko w tej pierwszej opcji spadochroniarza, w tych dwóch niestety spadochronu nie rozłożymy. Tym samym skrótem też możemy schować spadochron, co ciekawe. I później znowu go rozłożyć i tak w kółko. Także takie jest ułatwienie. Shift S to mamy przełącznik włączenia i wyłączenia dymu. Ctrl S to jest taki tryb ratunkowy. Do końca nie wiem, co to znaczy, ale możliwe, że jakbyśmy gdzieś może utknęli, nie wiem, na drzewie, nie rozumiem trochę tego. Jakoś nie miałem okazji tego przetestować, co to za bardzo robi, ale to chyba jakoś tam, chyba to testowałem, to mi chyba jakoś tam troszkę starało się jakby przesunąć tego spadochroniarza, coś w tym stylu chyba. I mamy jeszcze raz Ctrl S, ale to jest błąd, to powinno być Ctrl E. No i to jest Eject Shoot, czyli no odczepienie spadochronu, ale to nie jest rzeczywiste odczepienie, to jest to samo co Shift D po rozłożeniu. Ten spadochron się tak naprawdę schowa nam do plecaka z powrotem, co jest oczywiście nierealistyczne, bo później znowu możemy Shiftem D ten spadochron rozłożyć. No ale jest też taki skrót klawiszowy. No i tu mamy też podsumowanie, oceny, dynamika lotu. No co ciekawe, nie jest super, bo jest 4 na 5, więc cóż, ta firma nie wywiązała się aż tak bardzo dobrze ze swojego zadania. Ciekawe.
systemy. No, tam w sumie nie ma za bardzo systemów, ale oceniono to na 4 na 5. Kokpit, no ciekawe, tam nie ma kokpitu, jest po prostu domyślnie widok oczyma tego spadochroniarza. No i model też dobrze oceniony, 4 na 5. Ja bym modelu dobrze nie ocenił. Jest, no to ten człowiek nie wygląda dobrze, no ale cóż, tak to oceniono. Dobrze, przejdźmy zatem do Flight Geara. I tak, jak to sobie pobrać, tak? Przejdźmy w samoloty. Tu mam w miarę czystą instancję Flight Geara, jak widzicie, mam tylko domyślne samoloty. Tu przechodzimy sobie w przeglądaj. Tu już sobie dodałem hangar i no musimy sobie znaleźć tego spadochroniarza, więc wpisujemy parachutist. Coś chyba źle wpisałem. No jesteś, dobra. Tak, to będzie to, wystarczy może wpisać nawet para. Tu widzimy, że mamy jeszcze paraglider. Tego jeszcze nie testowałem, ale nas interesuje dzisiaj to. To jest nasz skoczek spadochronowy. Instalujemy. To jest tylko 5,5 MB. I jest tutaj już u nas w samolotach zainstalowany. No i właśnie mamy te trzy warianty tego spadochroniarza do wyboru. Pierwsza to jest podstawowy model bez wyposażenia, czyli po prostu bez żadnego plecaka przyczepionego. Po prostu sam człowieczek spada bez spadochronu. Dalej mamy model z plecakiem. I znowu mamy tą samą nazwę, model tak bazowy z plecakiem. No i tak, tak naprawdę dla nas, jeżeli chcecie sobie tutaj poskakać i pobawić się modelem człowieka, jak on tam spada i jak nim można sterować, to najlepiej jest wybrać właśnie tą opcję trzecią. Tutaj taka uwaga, że podpowiedź, że jest opis do tego, tak? To z opisem jest najlepszą opcją. Te dwie pierwsze opcje nie mają żadnego opisu. No weźmy to jeszcze, czy coś tu mamy. Nie mamy więcej, mamy tylko oceny. Tu jak zobaczymy sobie w zobaczeniu comment, to tutaj zobaczymy sobie, że tak, aircraft jest wybrany jako parachutist, czyli jak już mówiłem, tak, ta pierwsza opcja bez żadnych scenariuszy. I tak sobie możemy podejrzeć jeszcze, sprawdzić, jakie to są właśnie opcje. Ta pierwsza opcja bez wyposażenia to będzie scenariusz pierwszy. No i oczywiście ta środkowa, ta środkowa to będzie scenariusz drugi w takim razie. Dobrze, zobaczmy sobie od początku, zobaczmy sobie najpierw ten model bez niczego, bez żadnego wyposażenia. Kolejna rzecz to gdzie wykonamy skok. Tutaj Flight Geara sam w tym jednym artykule poleca właśnie to lotnisko w Shoreham, to się chyba tak wymawia. To jest lotnisko Echo Golf Kilo Alpha. Tu jest artykuł o tym. Tak, tu mamy jeszcze artykuł Skydiving. I tutaj, tak, jest właśnie Skydiving Scenery. I tu możemy poczytać, że właśnie ta sceneria, to lotnisko jest właśnie polecane. Jako, że tu mamy jakby wiele różnych dodanych atrakcji, które się tutaj dzieją na tym lotnisku. Są dołączeni jacyś ludzie na motocyklach, couple of guys, tak, trochę ludzików z jetpackami, co ciekawe, tak, oni tam sobie rzeczywiście latają koło tego lotniska. Tak, tu mamy też, że dodano mewy po prostu, że tam sobie latają. Ogólnie to lotnisko jest w Anglii, ono jest pod Londynem, to cała miejscowość Shoreham i to jest przy kanale La Manche, tuż nad wodą, dlatego tam sobie też latają mewy. No jest to lotnisko, tak powiedzmy, jakoś tam dodane, są tam różne takie atrakcje, które się tam dzieją, więc dlatego jest polecane dla właśnie skoków spadochronowych. My oczywiście możemy sobie skoczyć, gdzie nam się podoba, na jakimkolwiek tutaj lotniskiem czy punktem geograficznym na mapie. A ja sobie właśnie wybiorę to lotnisko, tak ono wygląda. Dajmy sobie po prostu aktywny pas, ok. Co my tu mamy? Ja sobie już ustawiłem, że jest ranek, lato. Co do pogody, dałem sobie po prostu ładną pogodę, dlatego że to nagrywam w lutym. No i tam jest po prostu paskudna pogoda w tej chwili, więc sobie ustawiłem ładną pogodę. Dobrze.
Może rozpocznij stanie zatrzymania sobie damy, żeby symulator był zapauzowany. Dobrze, nie mam żadnych dodatków tam, ale dobra, dajmy, lećmy. No i tak wygląda nasz cudowny model w stanie zapauzowania. A tutaj coś dziwnie się obraca kamerę, ale dobra. Tak, i tu pod nami jest lotnisko. Jak widzimy, jesteśmy tuż nad brzegiem. Może zmienię kamerę. Tak, teraz mamy helikopter view. Tak, skróty klawiszowe F1 to jest właśnie konfiguracja. Tu możemy sobie też włączyć dym i znaczniki trajektorii, które nam pokazują, w którą stronę jak spadamy, czy też lecimy. I tu możemy sobie włączyć flow lines, czyli linie opływające, tak, linie powietrza, które opływają model. W tej chwili jest non, możemy sobie włączyć 2D. Tu widzimy, jak to wygląda. No, tak jak mówiłem, jest to statyczne tak naprawdę, czyli po prostu tu się nic nie zmienia, niestety. I tak wygląda 2D, czyli tu mamy po prostu cztery tekstury płaskie. No tak, żeby to mniej zasobów zżerało, ale też mamy model 3D. Tak to wygląda w modelu 3D. No, wygląda lepiej, ale szkoda, że jest statyczne. Dobrze, odpauzujmy, niech ten ludek sobie spada. No jak widzimy, ja tu sobie spadam i tak naprawdę ten całe linie opływu powietrza w ogóle się nie zmieniają w żaden sposób. No i tak sobie spada. I tu w sumie chyba niewiele mogę zrobić. Poruszam wolantem. Tak, w żaden sposób nic się nie dzieje. Nie zmieniam swojej pozycji. Tu jeszcze mamy F2 i tu właśnie mamy tak możliwość sterowania, ustawienia ciała tego naszego skoczka. I tutaj chyba też niewiele da się zrobić, jak widzę. No, słabo. Także tutaj też to okno nie działa. Tak, tu mamy presety, tak? Mamy joystick, czyli po prostu możemy joystickiem rzeczywiście sterować pozycję człowieka, ale nie w tym wariancie, tak? To sobie zobaczymy, jak wybierzemy wariant trzeci. Mamy neutralną pozycję, on w tej chwili chyba jest w neutralnej pozycji, czyli po prostu leci jak kłoda. Dajemy sobie non, żeby to, tak, leci sobie kłoda. No, model brzydki, jak też nie powiem co. To jak już się zbliżamy do gleby, a chcemy sobie jeszcze troszkę pospadać, to mamy skrót klawiszowy Ctrl U, który podnosi nam wysokość po prostu o 1000 stóp. No i w tej chwili parę razy sobie to nacisnę i Ctrl U i już jestem o parę tysięcy stóp wyżej i mogę sobie znowu mogę patrzeć, jak spadam. Tak, to jest ta pozycja neutralna, jest pozycja box, czyli ta pozycja, która powoduje, że ustabilizujemy sobie swoją pozycję, czyli nie będziemy się zbytnio obracać. Ale tutaj to nie działa w tym modelu, więc no tu zbyt wiele nie zrobimy niestety. No a szkoda. Tak, tutaj jedyne co właśnie możemy sobie włączyć tą opcję, że zobaczymy te linie opływu powietrza. To w zasadzie tyle, co możemy sobie tutaj w tym modelu porobić. No i oczywiście dym można sobie włączyć. Tak, widzimy sobie jakby ślad dymu i możemy sobie włączyć trajektorię. To są takie znaczniki a la samoloty, które pokazują. O, dym troszkę znosi w lewo, a my spadamy po tej trajektorii, jak nam te samoloty pokazują. Troszkę to dziwnie wygląda, ale jak oddalę widok, to widzimy, jak to wygląda. No, dosyć wysoko się tu jeszcze wyniosłem do góry. No i tutaj chyba mamy takie ograniczenie co do spadania, że o glebę nie powinniśmy uderzyć. Tam po prostu było gdzieś w opisie, wyczytałem, że na jakiejś wysokości po prostu no zostaniemy zatrzymani i tyle, i nie będziemy więcej spadać. Daleko spadamy od lotniska? Nie widzę lotniska. No, tam jest lotnisko. No, troszkę nas zniosło.
Tak, tu już jest gęściejsza atmosfera, szumi nam wiatr i przywalimy w glebę, czy się zatrzymamy? Okej, okay, akurat przywalił w glebę, aż poszedł pod glebę. Dobrze, zobaczmy inne opcje. Odpalimy tu sobie jeszcze raz. I weźmy opcję z plecakiem. No i tu od razu mogę powiedzieć, że nie będziemy zbyt długo tej opcji sprawdzać, dlatego że to jest w zasadzie to samo. Tyle, że tak, nasz model ma plecaczek i tyle. No, ta kamera jest średnia, dajmy helikopter view. Tak, mamy plecak. Możemy ewentualnie sprawdzić tutaj, czy inaczej wyglądają te linie opływające powietrze. Znaczy powietrze opływające model. No i w sumie tyle. Tu też nie możemy nic zrobić, jeżeli chodzi chyba o ruszanie tutaj tym modelem, tak? Tu nic się nie dzieje. Dobrze, zamknijmy to i włączmy opcję trzecią. File Gear. I opcja trzecia to już jest coś, czy można się troszkę dłużej pobawić. Tak, jesteśmy w czytani. Tutaj symulacja jest zapauzowana. Tu pierwsza rzecz, że mamy widok z oczu naszego skoczka. Tutaj widzimy troszkę jego głowy i model, tułów, nogi. Także mamy widok z oczu i mamy też przyrząd. To będzie coś takiego jak elektroniczny wariometr. Ciekawe, że jak jest pauza, to nam tutaj czas biega, ale no, nie leci dalej, ale nie powinien. No i tu jest elektroniczny wariometr, który nam pokazuje pewne parametry, jak na przykład właśnie prędkość spadania, tak, prędkość pionową w metrach na sekundę. Dalej będziemy mieli naszą wysokość w metrach, wysokość do ziemi. I mamy prędkość naszego spadania, czy też lotu później na spadochronie w kilometrach na godzinę. Tu jest jeszcze Alt 3, ale to jest zawsze 0. To może być tam w różnej konfiguracji tych urządzeń pokazywane jako na przykład różnica wysokości czy coś takiego. Ale tutaj zawsze mamy 0 i raczej nie znalazłem opcji, żeby coś z tym można było kombinować i zmieniać. No i mamy czas, co ciekawe, pokazuje mi 21.04. Nie mam pojęcia, skąd on wziął tą godzinę, bo tu jest baranek ustawiony, a czas w Polsce też mam chyba inny. Ale upewnię się. Okej, okay, to jest tak, to jest czas systemu po prostu, tak? Czyli jest 21.05, tak jak ja siedzę teraz na swoim komputerze, to taką mam godzinę. I tu jeszcze mamy właśnie wskazanie też naszej prędkości pionowej w metrach na sekundę, jako właśnie takie strzałki, tu się będzie, no nie tyle strzałki, co kreski będą się pokazywać. No i tu mamy 0, czyli ani nie spadamy, ani nie wzbijamy się do góry. Jak będziemy spadać, oczywiście będziemy spadać, to tutaj nasza prędkość pionowa zacznie rosnąć. Tu mamy 1 metr na sekundę, 2 metry. Oczywiście patrzymy najpierw na to białe oznaczenie. 1, 2, 3, 4, 5. Chociaż tu chyba jest na żółto, ale nie powinno być, powinno być białe. A później mamy tutaj 6, 7, 8, 9 i 10. Czyli maksymalnie ta łukowata podziałka nam pokaże spadek z prędkością 10 metrów na sekundę. A taki skoczek potrafi spadać dużo szybciej. Skoczek potrafi osiągnąć maksymalną prędkość swobodnego spadania 50 metrów na sekundę. I prędkość w kilometrach to będzie 180 km na godzinę, także całkiem spora prędkość. Dobrze, odpauzujmy się i zobaczymy już tak nasze wskazania. Czyli mamy prędkość spadania już 50 5 metrów na sekundę. Mamy wysokość 3 km. No już troszkę mniej, bo oczywiście ciągle spadamy. No i prędkość w kilometrach na godzinę 173 km na godzinę.
Dajmy widok z zewnątrz, o tak wygląda nasz model. No już wygląda to lepiej i właśnie widać tutaj, że no nie spadamy jak kłoda, bardziej to przypomina człowieka, który rozłożył sobie ręce i nogi. Dam już Ctrl U, bo przywalę w glebę. No spadamy bardzo szybko, więc tutaj nie mamy zbyt dużo czasu. No jak widzimy, on się ciągle tutaj obraca, ciągle tutaj o, nam skręca i tak dalej. Do tego dajmy sobie w 2 i ustawmy sobie boxa, tak? Czyli nasz preset pozycji jako boxman. Widzimy, że on tutaj o, troszkę inaczej ustawił sobie rączki i nóżki i już się nam nie obraca, tak? Spada sobie stabilnie. I tutaj rzeczywiście, jak widzimy, to te suwaczki nam pozmieniały swoją pozycję. Tu może zapauzuję. Tak, jak to wygląda. Tu mamy lewy forearm, czyli przednie lewe i prawe no, przedramię. Że o, dajmy sobie. Już nie wiem, czy to będzie widać w czasie pauzy. No szkoda, nie widać w czasie pauzy. Ale to sobie zobaczymy. O, sobie ruszam rączką. Tutaj prawą. Hello, hello. Tu mamy o, lewą nogę. Jakby tak w kolanie. I tak samo tutaj. Prawa noga. Tu mamy upper arm, czyli lewe ramię tutaj. Całą ręką ruszamy. Tutaj prawe ramię. Tutaj mamy lewa górna noga. No widać też, jak to wpływa na opływ powietrza i rzeczywiście tutaj nasz model zachowuje się w powietrzu troszkę inaczej. Dam sobie znowu troszkę do góry, bo szybko spadamy. Tak samo tutaj prawa noga, możemy sobie ruszać. No i tak możemy się bawić, możemy zobaczyć, co się dzieje z człowiekiem w różnych tutaj pozach. I możemy wrócić do boksa. O, teraz się nie da. Dajmy neutral. Ok, neutral, wszystko na środku. I sobie spadamy. Dajmy boksa. Ok, jesteśmy ustabilizowani. No i tak, no i tu mamy właśnie aż 3 rzędy tych suwaczków, no bo mamy właśnie roll, pitch i yaw, czyli 3 osie, po których możemy obracać tutaj tymi wszystkimi elementami człowieka. O, tutaj możemy ręką w tę stronę obracać. Trochę to nienaturalne. Tu mamy yaw, czyli o, w ten sposób obracamy. No, w każdym bądź razie jest tutaj troszkę tych suwaczków i możemy tutaj różne pozy przybierać. I zobaczmy sobie presety. Mamy joystick. I teraz, tak jak mieliśmy w opisie, możemy po prostu joystickiem, o, teraz daję od siebie, teraz daję do siebie. I tu widzimy, że jest to pozycja przednia i tylna, czyli on właśnie tutaj się wychyla przodu i do tyłu. Możemy sobie zakręcać, teraz zakręcam sobie w prawo, zakręcam sobie w lewo. No ja rzeczywiście wykonuję te obroty, tak jakbym sterował troszkę samolotem. Zaraz walnę w ziemię, więc podnieśmy się znowu trochę. Ok, ciągle się obracam. I mamy kolejne presety, to ta neutralna pozycja, to już widzieliśmy, spadamy jak kłoda, tu mamy boksa. I mamy na przykład przesunięcie w lewo. No i teraz przesuwamy się w lewo. Mamy przesunięcie w prawo i taka pozycja, żeby się przesunąć w prawo. Dalej mamy anterior translation, czyli przesunięcie do przodu. To jest to, co też robiłem joystickiem. I dalej mamy posterior translation, czyli przesunięcie do tyłu. Tak wygląda przesunięcie do tyłu. Dalej mamy tutaj w lewo pozycja brzuszno-grzbietowa. Trochę tego nie rozumiem, ale co on tu zrobi?
Ale, aha, widzimy, że się przechyla mocno. Aha, aż... aż za bardzo. No i to samo, tyle że w prawą stronę. Ale tu wydaje mi się, że zaraz będziemy musieli wrócić do pozycji box, bo... zwariował trochę z tymi obracaniami, dobra. Tak, także pamiętajmy, że box tam zawsze tutaj ratuje, że ustabilizuje spadanie. No i mamy pozycję dorsal, czyli grzbietową. Tak, tu powoduje, że się rozkładamy jak orzeł i powoduje nam to spadek prędkości. Po prostu stawiamy większy opór. Powinniśmy to zaobserwować. Mamy 170 km na godzinę. A teraz się ustawmy w ventral. Ustawmy się... Dobra, wrócimy do boksa. Mamy 181. Ustawmy się teraz w pozycji tej ostatniej. To jest ventral. I to jest pozycja, gdzie stawiamy najmniejszy opór, czyli nasza prędkość spadania urośnie i urosła do 191 km na godzinę. 190. Tak, a przy tej tutaj stawiającej największy opór powietrza mamy 170, by mieliśmy wtedy, więc pewnie tak też może spaść. No, 174, 3, ale teraz już... Dobra, troszkę się obracamy za mocno. No i okej, jesteśmy ciągle mniej więcej nad naszym lotniskiem. No i tutaj mniej więcej przepisy są takie, przynajmniej jeżeli chodzi o Polskę, to że przy wysokości około 1000 metrów nad ziemią powinniśmy już rozpocząć tak wypuszczanie spadochronu, tak żeby mieć czas na swobodny spadek na spadochronie. Tu jeszcze możemy też właśnie też tak samo włączyć dym i tą trajektorię lotu. Tutaj jak właśnie mówiłem wcześniej, dym pokazuje nam też jak, w którą stronę wiatr ten dym spycha. Ale niestety tutaj nie zobaczymy tych linii opływu, tak, strug powietrza. No niestety, włączyłem tą opcję i nic się nie wyświetla, tak samo 2D. No a szkoda, no w tym modelu możliwe, że jest jakiś błąd i nam się to nie wyświetla. No i mamy 2000 metrów. Tutaj w Polsce jest, że 1000 metrów, ale tutaj Flight Gear na Wiki podaje nam, że wystarczy trochę później, jakoś tam około 600-700 metrów, żeby otworzyć spadochron. Ale dobrze, otworzymy spadochron, Shift D. I spadochron, czasza w pełni otwarta. Tak, tu możemy teraz zobaczyć, że nasza prędkość opadania zmalała. Jest to teraz około 5 metrów na sekundę. Okej, teraz ponad 5. No to widzimy ten wachlarz zakresu. To właśnie trzeba czytać tak, że jak tu mamy na maksa, czyli na piątkę, a te kreski nam tutaj znikają, pokazując na przykład 6, 7. No to oznacza, że także musimy czytać wskazania tej tutaj kreski, czyli na przykład 6, 7 i tak dalej. A jeżeli mamy od 0 do jakiegoś tutaj wartości, na przykład do 3, no to będziemy mieli 3 metry na sekundę. Może tutaj troszkę jeszcze uda mi się... O, zmniejszyłem, tak? Teraz mamy 2, 3, 4 i dojdzie do piątki. Teraz czytamy 7, 6... No tak należy to czytać, trochę to jest takie, no są dwie skale po prostu na jednym łuku, od 0 do 5, a później od 6 do 10. Dobra, my tu sobie spadamy,
No i oczywiście spadochronem, tak jak pokazałem trochę, możemy też sterować. Tak możemy dać do siebie, czy też tutaj dajemy od siebie, żeby bardziej zmniejszyć prędkość spadania. To dajemy od siebie. Teraz mamy 3 metry na sekundę, lekko ponad. W pozycji neutralnej, no to prędkość opadania jest szybsza. A do siebie? No jest tak ponad 5, niewiele to robi. No i możemy też zakręcać sobie, zakręcamy sobie w lewo, zakręcamy sobie w prawo. Tu też możemy sobie włączyć dym. Możemy sobie zobaczyć, jak jaki ślad dymu sobie zostawiamy. Ok, jesteśmy już blisko, 19, 12, 10 metrów. O, mam przekłamanie. No ciekawe, czy tu się jakieś ciśnienie ustawia, czy coś, żeby tutaj no wysokość nie była ujemna, bo to nie fajnie. No i przy lądowaniu dajemy od siebie, żebyśmy właśnie zmniejszyli prędkość opadania najbardziej jak się da. I posadziliśmy się na ziemi. No i zatrzymaliśmy. Teraz Shift D możemy dać, żeby właśnie schować nasz spadochron. O, i coś się zepsuło. Tak, był jakiś crash chyba. O, jest. Okej, okay. Fly Dynamic Model nam się wywalił. Symulacja zostanie zastopowana i wymaga restartu. No jak widać, to nie tyle chyba sam flight gear, bo nigdy takiego czegoś nie widziałem. Jest takie możliwe, że po prostu ten model spadochroniarza ma w sobie jakieś błędy w modelu dynamiki lotu. No ale przynajmniej udało nam się wylądować. Teraz to musimy to ubić. Może uda mi się z tego. Dobra, upite. No, także z crashem, ale dało mi się wylądować. Ciekawi mnie tylko ta wysokość, że była przykłamana. Odpalmy to jeszcze. Nie wiem, na ile tutaj da się ustawić. Czy da się to ciśnienie, czy to coś zmieni. Mamy 1015 hektopaskali. Czy to będzie wyposażenie? No i co, ustawiłbym sobie 1015. Czy to coś zmienia? Może trochę coś zmieniło, ciężko mi było to zauważyć. Dajmy sobie boksa. No i tu możemy się bawić, możemy też tak ćwiczyć jakby celowanie w jakiś punkt na ziemi, tak żeby precyzyjnie sobie wylądować w jakieś konkretne miejsce. Możemy bawić się pozycją człowieczka i patrzeć, jak wpływa na niego opływ powietrza. Tak, tu jeszcze skręcamy sobie biodrami, tutaj skręcamy głową. I tak samo tutaj możemy sobie zmieniać pozycję człowieka. Teraz
sobie spadamy w ten sposób. Tutaj troszkę nie ma chyba to sensu wielkiego, chociaż zobaczmy sobie tą pozycję orła. Może i trochę mi prędkość to zbiło, nie wiem. A zobaczmy jeszcze najbardziej opływowy. Tak, troszkę chyba przyspieszyliśmy. Dobrze, to może stawiajmy największy opór. Mam jakiś kościół. Chyba. Taki budynek gotycki trochę. No i tu możemy zaobserwować, o, tu jest jakiś helikopter. To są te właśnie modele, tak jak mogliśmy tam przeczytać, takich dodatkowe modele porobione. Nie widzę ludzików z jetpackami, ale pewnie gdzieś tu też latają. No, trzeba by tutaj niżej się rozejrzeć. Ja już troszkę przestrzeliłem to lotnisko, może jeszcze wykręcę w lewo. Mew też nie widziałem. Gdzieś tu może sobie mewy latają. No, to są te helikoptery, tam coś pływa chyba. Tak, tam też chyba latają. Okej, nasza wysokość troszkę się poprawiła. Nie mamy już tak dużych ujemnych wartości, ale wciąż mamy, czyli ten nastaw ciśnienia raczej ma znaczenie. I tak, dobrze sobie tutaj wiedzieć, żeby wejść sobie w pogodę. Sprawdzić ciśnienie Q i wejść w wyposażenie i ustawienia przyrządów i też nastawić sobie takie ciśnienie. No i ciekawe, czy jak schowam spadochron, to czy będzie crash. O, crashu chyba nie ma, ale trochę mnie podniosło do góry. Ja czy będę w stanie? Nie, dobra, jestem już zablokowany, więc jedyne co możemy zrobić, to wyjść z symulatora. Dobrze, to tyle będzie ten odcinek, jeżeli chodzi o spadochroniarza, także no ciekawa opcja według mnie. Troszkę się tutaj pobawiłem, pospadałem sobie, pobawiłem się trochę tym spadochroniarzem, jego pozycją, lotem spadochronowym też, także... No ta opcja trzecia właśnie jest dosyć najlepsza, dlatego że możemy tutaj dosyć bardziej manipulować tym spadochroniarzem, tym modelem człowieka. Także dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć Wam!